Ja mogę ze swojej strony tylko dodać jako przewodniczący Sejmiku, że nie mam żadnych wątpliwości co do sposobu głosowania nad tymi dokumentami ze względu na bardzo dobre wyniki finansowe województwa, ale też na aktywność województwa w tym roku, który będziemy podsumowywać, roku, jak wiemy, pandemicznym, roku trudnym, ale roku, którym po raz kolejny, można powiedzieć, jako województwo, jako samorząd zdaliśmy egzamin z samorządności i aktywności, no bo to jest rok, w którym sytuacja wymagała od nas czasami szybkiej reakcji, ale przemyślanej, transparentnej. I tak właśnie funkcjonował samorząd województwa i jeszcze raz zawsze to podkreślam, mogę tylko podkreślić, że to jest ten poziom, na którym powinno się tych kompetencji kumulować jak najwięcej, dlatego że tutaj te możliwości operacyjne są i tutaj też dzięki Państwu, mediom jest możliwość informowania o tym bezpośrednio mieszkańców, o tym co robimy źle czy dobrze. I taki właśnie aktywny, bardzo aktywny był ten ubiegły rok w tym zakresie.